Drodzy przyjaciele, my zapoczątkowaliśmy nowy rozdział na UnPowerNet, który się nazywa Zadaj pytania, a usłyszysz odpowiedź. Otóż pierwszą odpowiedź dałem dla Furiego. Teraz Przemek Gomułka przede wszystkim odpowiadam na twoje pytania. Pytanie brzmiało tak. Jakie ćwiczenie można zastosować z takim prostym zastosowaniem pasa od judo? Otóż pas za judo to jest praktycznie jedno z podstawowych elementów, który każdy zawodnik musi nasz mieć. Natomiast pas dla judo to jest na tyle tania i wygodna rzecz, którą można trzymać nawet w swoim mieszkaniu, a ćwiczenia wrestlingowe można wykonywać również w swoim mieszkaniu. Otóż chcę zaostrzyć, zwrócić kilka uwag na to, jak najpierw uwiązywać ten pas na swojej dłoni, następnie jak mocować do ciężaru i wykonywać ćwiczenia. Otóż na naszej dłoni my widzimy kilka punktów, które z reguły trzeba wzmacnić. Przede wszystkim to sam nadgarstek, czyli ten obszar, skręt nadgarstka, czyli pronator, supinator do wewnątrz, skręt nadgarstka do wewnątrz, chwyt młotkowej, czyli sam młotek, jak również wzmacniamy kąty pomiędzy przedramieniem a ramieniem, czyli biceps chwytem młotkowym, podczas wykonywania pronatora bądź supinatora też wzmacniamy mięśnie bicepsa. Otóż zacznijmy od tego, jak poprawnie wiązać pasek. Jeżeli ręka nasza jest dźwignia, to dystans od końcowego punktu tej dźwigni do środka wykorzystujemy na różnych ćwiczeniach i w różny sposób. Jednym z takim pierwszym podstawowym ćwiczeniem to ćwiczenia bicepsa chwytem młotkowym z wykorzystaniem pasa judo. Jak to się wykonuje? Bierzemy obciążenie. W danym moment jest to odważnik. W waszym przypadku to może być również krążek od sztangi czy od hantla i wykonujemy ćwiczenie w ten sposób. Czyli nasza dolna granica opuszczenia ręki to jest ręka równolegle podłodze i do góry jakiegoś 15-20 stopni do góry. Przy tym nasz punkt zaczepienia pasa to samy skrajny punkt, który przechodzi pomiędzy kostkami palców. Pomiędzy kciukiem, pomiędzy kosteczkami, akurat to. Na paliczkach. I jeżeli my ten pasek bierzemy w ten sposób, to wykonujemy ćwiczenie na pronator. Przy tym pas trzymamy palcami mocno, a jeżeli wykonujemy ćwiczenia na dużych ciężarach, to pomagamy sobie drugą dłonią, aby z podłogi nasza ręka nie zostawała się w pozycji jakby przegranej, odwróconej i rozpoczynamy ruch w ten sposób. Nie róbcie nigdy ruch w ten sposób. Taki ruch można wykonywać tylko i wyłącznie bardzo lekkim ciężarem, z ilością powtórzeń 20-25 do 30 razy, tylko wyłącznie dla rozgrzania swoich mięśni. Dlatego, żeby wyćwiczyć jeszcze jeden bardzo ważny punkt na ręce, czyli znowu mówimy o pronatorze, pronator, możemy zwiększyć większy nacisk na mięśni pronatora, poprzez inaczej uwiązanie tego pasa na swojej dłoni. Otóż zwróćcie uwagę, że pasek układamy w ten sposób, że my ułożymy na nadgarstek, owijamy o duży palec, zawijamy w dłoni
i bierzemy ten ciężar w ten sposób. Tym samym obciążamy oprócz mięśni pronatora jeszcze mięśni zaangażowane w trzymanie dużego palca. Jest to potrzebne ćwiczenie w przypadku, kiedy zawodnik właśnie ma słabe te mięśnie, mięśnie dużego palca, mało rozwinięte, słabe są. I takie ćwiczenie pomaga równocześnie rozwija jak mięśni z samego pronatora, tak i mięśni palca. Ja pokazałem ćwiczenia na garstek i na biceps, przede wszystkim chwytem łydkowym. Pokażę Wam ćwiczenia na pasku, które wykonywać trzeba w momencie, kiedy macie słaby nadgarstek, chłyciek łydkowy. O te ćwiczenie, krótkie, dosyć krótkie ćwiczenie, pomaga wzmacniać nadgarstek, chłyciek łydkowy. Pasek przechodzi na paliczkach. Utrzymujemy palcami. Z reguły pasy do judo są bardzo miękkie, elastyczne, wykonane z wysokiej jakości bawełny. Dlatego jest bardzo wygodnie utrzymywać ich w swojej dłoni. Nie tylko można robić pasem judo ćwiczenia, które związane są z pronatorem. Można jeszcze również wykonać ćwiczenia, które związane z supinatorem. Otóż supinator to jest skręt nadgarstka do wewnątrz. Taki ruch, który wykonują zawodnice, które walczą w H. Jeżeli my bierzemy, rozgrzewamy się w tym ćwiczeniu, to oczywiście utrzymując w ten sposób pas i wykonując 25 do 30 powtórzeń, rozgrzewamy swój nadgarstek, przedramię, przy tym utrzymujemy biceps, obciążamy biceps w pozycji startowej. Jeżeli mamy dostatecznie mocne mięśnie bicepsa, to można wykonywać ten sam ruch, izolować całkowicie mięśnie bicepsa. W jaki to sposób? Otóż układamy się to w ten sposób na stole bądź na jakimś podwyższeniu. Izolujemy całkowicie mięśnie bicepsa, a podnosimy obciążenia tylko i wyłącznie za rachunek mięśni supinatora, czyli przedramia. Wykonujemy skręt nadgarstka do wewnątrz. W niektórych przypadkach pas do judo można wykorzystać również, uwiązywać w nieco inny sposób. Czyli bierzemy pas do judo, bierzemy w ten sposób, wiążemy i jedna część jest skoncentrowana, jedna część pasa skoncentrowana jest na nadgarstku, na kostce, a druga część przechodzi przed sam nadgarstek. Wykonując takie ćwiczenia, powiem szczerze, bardzo rzadko widzę, żeby takie ćwiczenie ktoś wykonywał, ponieważ z reguły te wszystkie ćwiczenia są zbliżone, bardzo podobne. Natomiast jeżeli zawodnik będzie uważał, że takie ćwiczenie mu jest niezbędne i będzie mu pomagać w rozwoju jego przedramia, to oczywiście można również zastosować. My omówiliśmy na dany moment ćwiczenie na pasie od judo tylko i wyłącznie na wolnym ciężarze. Oczywiście z pasem z judo można wykonywać również ćwiczenia, które są związane z wyciągiem regulowanym, z mechanicznym modlitewnikiem. Jeszcze kilka ćwiczeń można było pokazać, ale w dany moment, odpowiadając na pytanie Gomułki, pokazaliśmy ćwiczenie, które można wykonać praktycznie w każdym domu,
każdym pomieszczeniu, mając tylko obciążenie i pas do czuta.